ludzie umierają. Także żarty się skończyły. Jeśli ktokolwiek będzie próbował tu krytykować Polskę jako kraj, który sobie nie poradził z dopalaczami, to ja powiem, my żeśmy byli liderami. Dopalaczowy alarm. W szpitalach już ponad 200 osób, a w ich ciałach trucizna, która niszczy nerki, wątrobę i mózg. Jak z dopalaczami ma zamiar rozprawić się rząd? Oddalam pytanie jako... proszę o następne pytanie. Skończyła pani maturę, skończyła pani studia, jest pani osobą myślącą. Co pani by zaproponowała? Kraj, który sobie nie poradził z dopalaczami. Kraj, który sobie nie poradził z dopalaczami. Kraj, który sobie nie poradził z dopalaczami.